Cześć, to ja Wojtek Pietraszek. Sylwester Laskowski, improwizacja melodyczna. Jest to pierwsza część z trzyczęściowej publikacji pana Sylwestra. I muszę przyznać, że to jest akurat ta cała seria jest jedną z ciekawszych pozycji, z jakimi się spotkałem, dotyczącymi teorii gry na gitarze. Oczywiście też praktyki, ponieważ tutaj ćwiczenie mamy, oczywiście. Jednak pod względem też takiego sposobu nauki, usystematyzowania sobie konkretnych zagadnień, rozpisania też, zaproponowania sposobu ćwiczenia tychże zagadnień. Naprawdę bardzo to jest dobre rozwiązanie. Tutaj postaram się tylko Wam pokazać. Tabela porządkująca ćwiczenia na ogrywanie skal. Tutaj to jest pokazane, sposoby. To oczywiście to jest wyjaśnione w trakcie lektury, jednak bardzo dobrze to jest pokazane i jeśli ktoś oczywiście zacznie od tej pierwszej części, to naprawdę się nie zawiedzie. Jedynym minusem według mnie jest to, że większość ćwiczeń jest w postaci, czy wszystkie ćwiczenia są w postaci nut zapisanych na pięciolinii. Czyli można powiedzieć, osoby, które nie mają takiej płynności w czytaniu nut, mogą troszeczkę się tutaj zawieść. Oczywiście to jest całkiem zrozumiałe. No i pod pewnym względem to jest minus książki, ale olbrzymim plusem jest to, że naprawdę pan Sylwester naprawdę bardzo ciekawy sposób nauki przedstawia. Różne pozycje gryfu, na przykład ilustracja położenia dźwięków gamy C dur w pięciu pozycjach. To akurat on tam rozdziela na pięć pozycji, tutaj wszystko to jest wyjaśnione. To jest akurat jego taka własna rozpiska, jego własny sposób autorski. Więc wszystkich zainteresowanych zapraszam do zakupów.